Nowe elegantki, projektanci, czerpiąc informacje o modzie z kolorowych pism internetu czy prestiżowych pokazów mody, rzadko szukają inspiracji w galeriach obrazów. A to szkoda, ponieważ tu ukryta jest ta istotna wiedza o modzie przeszłości, która stanowi podstawę tej współczesnej. Obrazy, opowiadając własne historie, podpowiadają nam pewne estetyczne wzory zestawiania tkanin, barw, form. To doskonałe miejsce do rozmowy o modzie. Portret księcia Janusza Radziwiłła, wysmakowana stylizacja, brokaty, koronki i pani Małgorzata Możdżyńska-Nawodka, historyk sztuki zajmująca się właśnie historią mody. Chciałam dzisiaj porozmawiać o uczcie u Heroda Bartłomieja Sztrobla. A ty wybrałaś na początek rozmowy ten obraz. Też XVII wiek, ale jednak nie Bartłomiej Sztrobel. Ten piękny portret księcia Janusza Radziwiłła, uczestnika współczesnych wydarzeń politycznych, ilustruje zmianę, która określa modowy kontekst obrazu Sztrobla. Wtedy, w latach 1630, traci na znaczeniu cesarstwo osłabione wojną 30-letnią i traci na znaczeniu moda hiszpańsko-habsburska, która przez wiele dziesiątków lat przodowała w Europie, a znaczenia nabiera styl francuski. I ten portret jest jego pięknym przykładem. Wróćmy więc do Bartłomieja Sztrobla. Uczta u Heroda i ścięcie świętego Jana Chrzciciela. To rzeczywiście uczta dla tych, którzy szukają mody w obrazach. Jak interpretować, jak rozczytać ten obraz? Uczta u Heroda, scena biblijnego bankietu, w której uczestniczą oprócz postaci biblijnych współcześni władcy i bohaterowie wydarzeń politycznych, została przedstawiona w konwencji obrazu historycznego. To był najwyżej ceniony gatunek w historii malarstwa. Dawał prestiż tematowi, dawał prestiż malarzowi. I ponieważ Sztrobel przedstawia tę scenę jako scenę historyczną, musi odpowiednio potraktować kostiumy. A więc mamy w uczcie u Heroda dwa porządki. Jest ten porządek historyczny, biblijny i porządek współczesny. I kostium jest tym podstawowym instrumentem, który pozwala malarzowi te porządki połączyć, umieścić je w jednej przestrzeni malarskiej i w jednej rzeczywistości artystycznej. W obrazach historycznych kostium fantastyczny, egzotyczny sugeruje ten oddalony od codzienności charakter sceny, nadaje przedstawieniu prestiż. I w taki właśnie teatralizujący sposób Sztrobel przedstawia ubiory w uczcie Heroda. Mamy postaci biblijne, które są przedstawione w takich strojach historyzująco-orientalnych, bo świat Biblii utożsamiano ze światem wschodu. A o ubiorach orientalnych współcześni ludzie mieli pojęcie dzięki wydawnictwom kostiumograficznym, dzięki podróżom dyplomatów do Turcji, do Persji, więc ten biblijny Orient jest tak naprawdę współczesnym Orientem tureckim, perskim. Herod to przecież sułtan, półksiężyc pojawia się, prawda, jako emblemat i turban, a Herodiada to sułtanka. Bardzo bliski jest jej strój tym ubiorom kobiet tureckich i perskich, które się w wydawnictwach kostiumograficznych ówczesnych pojawiają. Czy jest to wyobrażenie stroju wschodniego, czy istotnie odwzorowanie tego, co na wschodzie w XVII wieku można było znaleźć? I tak, i tak. Są w tych przedstawieniach elementy fantazji i rzeczywistości. A można powiedzieć, receptura tego koktajlu jest w wyobraźni i talencie malarza. Drugim porządkiem jest współczesny malarzowi świat mody, w którym właśnie się dokonuje ta wielka zmiana, przejście od tej mody hiszpańsko-habsburskiej do francuskiej. I postaci uczestników tego wydarzenia są ubrane w sposób, który pokazuje, że ta zmiana się dokonuje. Jedne mają ten ubiór bardziej taki właśnie hiszpański, drugie bardziej francuski w stylu portretu Radziwiłła. To dotyczy i mężczyzn, i kobiet.
pamiętajmy, to jest też okres wojny. Jest w modzie bardzo silny wpływ ubiorów wojskowych, więc widzimy i skórzane kaftany, i wojskowe buty z ostrogami, i kapelusze wojskowe z takimi zawadiackimi piórami. To jest styl trzech muszkieterów, można powiedzieć. To był styl ówczesnych wojskowych ubioru. I te ubiory współczesne są poddane pewnym zabiegom stylizującym. A można powiedzieć tak, Strobel to stylista. Robi to ubiory bardziej fantazyjnymi, ozdobnymi, asymetrycznymi. Tak przesuwa po nich rękę malarza, która dodaje im malowniczości i takiego oddalonego od codzienności charakteru. Na tym dosyć skomplikowanym obrazie występują również postaci w stroju polskim. Tak, obserwatorzy tej sceny, dwóch mężczyzn, wyraźnie w sarmackich ubiorach, z wiszącymi rękawami, w takim wschodniego typu żółtym, safianowym obuwiu. Król Polski był uczestnikiem tych wydarzeń politycznych epoki i zresztą obraz Strobla prawdopodobnie zawiera wiele aluzji do planów politycznych Władysława IV. Stąd obecność tych mężczyzn w polskim stroju podkreśla ten wątek Rzeczpospolitej Szlacheckiej jako uczestnika wydarzeń politycznych tamtej epoki, choć nie bezpośrednio zaangażowanej w wojnę 30-letnią. A nakrycia głowy, te kapelusze, co tam się dzieje? No właśnie, kapelusze i biżuteria to jest taki najbardziej fantastyczny element kostiumowy obrazu i one temu właśnie dokładnie służą, wprowadzeniu elementu malowniczości, egzotyki, jakby wyniesienia tej codziennej mody ponad jej zwyczajny, codzienny kontekst. I podobną rolę pełnią dekoracje, ornamenty na sukniach, biżuteria, a także sam sposób aranżacji stroju. Bo w wielu miejscach, jak przyjrzymy się bliżej, to widać, że te ubiory nie są noszone dokładnie w taki sam sposób, w jakim byłyby noszone w życiu. To znaczy są takie bardziej nonszalancko włożone. Tu gdzieś rozpięte, tam się zsuwają z ramienia, tu gdzieś się pokazuje koszula, tworząc jakieś baloniaste formy białych rękawów albo odsłaniając dekolty. Wyjaśnijmy, że w normalnym życiu byłoby to niemożliwe. Niemożliwe. To jest właśnie ten element stylizacji przez sposób noszenia, przez sposób aranżacji stroju. I zresztą mamy z takimi instrumentami do czynienia także we współczesnym pokazywaniu mody, prawda? Kiedy patrzymy na fotografie w tych żurnalach z najwyższej półki, to często są to podobnego rodzaju zabiegi użyte, które pozwalają tym modnym kreacjom wejść w obszar estetyczny. Na koniec wróćmy do współczesności. Z czego mogą korzystać, z czego mogą czerpać elegantki współczesne? Jak Bartłomiej Strobel tutaj może być dla nas, w jaki sposób może być dla nas naśladownictwem? Inspiracją może być postawa Strobla wobec kostiumu i mody. Jego umiejętność korzystania z rozmaitych źródeł, a zapożyczenie bez naśladownictwa.